nie walczy. Kurczę w ogóle. Ale może zaraz. Uch, człowieku! Podjeżdżam właśnie po Pawła, zgarniam go i pędził na zegrze. Spadło trochę śniegu, a już po Warszawie się nie da jeździć. Tak mnie to zawsze irytuje. Dojechaliśmy nad wodę, szybki rozładunek i płyniemy. Dzisiaj po sandacze. Pumba, złowisz jakiegoś? No muszę. Zrobiłem autorskie przynęty z dozbrojkami. Dobrze, zrobił przynęty. Oby działały. Właśnie żeśmy stwierdzili z Pawłem, że pierwszy raz łowimy w grudniu z pontonu. Ciekawe doświadczenie może być. No nie walcz. Kurczę w ogóle. Ale może zaraz. Muszę zdechłe. Zacznij. No nie, no idzie jakiś patyk. Zobacz, jaki piękny patyk. Drzewo. Piękny patyk. Uch, człowieku, jaki ładny. Ale dawno takiego konka nie złapię. Zastanawialiśmy się dzisiaj, czy można okonia złapać. Chodź tu, chodź. Ale ładny okoń. No tego tu się nie spodziewałem. Zobaczcie, gumę całą zażar. Śliczny. Chcę uciekać, zaraz go wypuszczę. No nastrój się tylko, pokaż to. No bardzo ładne, to może ile ma? 30 cm. Nie wiem czy ten 30. Śliczny okonek. Ląduje w wodzie. Zajebisty. Piękne słoneczko wyszło. Oczywiście żaden z nas nie wziął okularów, więc nic nie widzimy. Jeden okoń. Jedno drzewo. Moje drzewo, nie mój okoń. No. No nic, próbujemy dalej. O! Nie, no. Zobaczcie, co u Huberta w Lublinie na Rybomanii. Siemano, dzisiaj ryba się chlapie na targach w Lublinie. Jest niedziela, czyli drugi dzień targów. Przyjechałem zerknąć, jakie są nowości na przyszły rok. No, kilka fajnych łódek. Pooglądałem aluminiowe, bardzo fajne, choć swoje kosztują. Obejrzałem Prorexa Dive'y, czyli te przynęte kołowrotki na duże drapieżniki. Pomachałem muchówką. Polowałem suma na symulatorze, bardzo fajna sprawa, nawet się zgrzałem, ręce bolały. Zerknąłem sobie tam na pokaz chyba Stefano Fishing,
przynęt bardzo fajnie się prezentowały, w dobrej cenie są. Masa sprzętu karpiowego. No to tyle. O, ładny dzień, dobry na trasę Warszawa-Lublin. Pogoda się śliczna zrobiła, naprawdę. Bardzo ładnie. Jeszcze jakby te drzewa były białe wszystkie. Co? Takie oszronione? No, mamy jeszcze szansę w grudniu. Popłynęliśmy kawałek za most. Porzucaliśmy. Bez brań. Nic się nie dzieje. W ogóle na Echo Sądzie ryby nie widać. Więc pływamy do domu. Ryba nie chlapie. Ryba dziś nie chlapie. Podczas gdy wy sobie oglądaliście to piękne słoneczko zachodzące, my żeśmy spakowali z Pawłem cały samochód i zbieramy się szybko do domu. Ja lecę po kajtka tradycyjnie. Przynęty chowamy. Przynęty chowamy. Mamy nadzieję, że jeden, nie ostatni raz w tym sezonie. Tak, jeden okonek dzisiaj. No niestety, już późny grudzień. Trudno. Następnym razem może będzie lepiej. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie kanał. Zapraszamy was na nasz fanpage, na Facebooku. Oglądajcie, trzymajcie się, hej!